Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Ambasador Zaświatów. Cieszę się, że mogę z Państwem być w tak pięknych okolicznościach przyrody. Dawno się nie widzieliśmy, a więc zapraszam. Dzisiaj będziemy mówili ciekawe rzeczy, ale jeśli Państwu się to podoba, proszę lajka, suba i udostępniajmy. Mamy 30 tysięcy subskrybentów. Myślę, że każdy powinien tam, powiedzmy, pyknąć, coś zrobić, udostępnić, wejść i obejrzeć. A dzisiaj taki ciekawy tytuł: cyberzaświaty. Państwo wiedzą, co to jest cybernetyka i w ogóle, tak? No pewnie tak. To taka nowość w naszym świecie, sztuczna inteligencja i tak dalej. Ale właśnie, cyberzaświaty. A co jest tam? Jaka technika? Jaki rozwój? I co może robić tam najlepszy albo dobry informatyk, który właśnie dzisiaj, a może za tydzień odejdzie, a może odszedł miesiąc temu? Co robi Jobs? Jobs co robi? Wiecie, kto to był Jobs, tak? No, już nie będę tłumaczył. No właśnie. A więc mówimy o cyberprzestrzeni, albo o cyberzaświatach, bo cyberprzestrzeń to wiemy. O cyberzaświatach. Otóż, proszę Państwa, no można by mówić o wielu rzeczach, bo przecież świat w tych dwudziestoleciu, tak? Czy w tych może, przepraszam, jakby to powiedzieć, w tych trzech ostatnich dekadach, czy trzech ostatnich stu latach, tak, 300 latach, bardzo poszedł do przodu, bardzo się zmienił i to, co kiedyś było odległe, jest jakby teraz po prostu, no jest, tak, mówimy o komórkowych telefonach, mówimy o samochodach, ale nawet o wielu, wielu innych rzeczach, a przecież ten ostatni czas jak podgonił wszystko. Natomiast cyberzaświaty, kiedy mówimy o czymś takim, o komputerach, o gdzieś tam wiszących w powietrzu komputerach, zastanawiamy się, czy to wszystko nie jest podobne do zaświatów. Tak, czy zaświaty nie są też takie cybernetyczne? Otóż w pewnym sensie są, na pewno tak. Myślę, że są cybernetyczne w pewnym sensie, bo jakby to powiedzieć, no są takie trochę jakby nie do zobaczenia, jak to wszystko, co przebiega między nami. No, ja pamiętam, jak kiedyś ja byłem mały. No tak się złożyło, tak? Ale Państwo to wiedzą, nie? Że ja byłem mały, tak. No, no właśnie, no Państwo też byli mali. I zadawaliśmy wtedy różne tysiące pytań, od głupich do mądrych, ale może wszystkie były mądre, tylko dla dorosłego człowieka były głupie, tak? I na przykład zadawałem pytanie, tata, ciągnąc go za rękę, a jak to jest, że tu jest antena i ta pani... Wtedy kto był taki modny? Krystyna Loska, Krysia, prawda? Że ta Krysia tak leci tu i wlatuje do telewizora, a jej nie widać. Jak ona leci? Dla dziecka, które miało tam 8, 10 lat, nawet 10, no było niepojęte, jak ten obraz przeleciał. A potem mówił tak, a tato, ona w każdym telewizorze jest, ta Krystyna, czy tylko u nas do mnie przyszła Krysia Loska? Nie, u innych jest, prawda, kto inny. To był żart. No więc gdzieś to wszystko fruwa tutaj, tak? Tak jak teraz włączysz telefon i możesz oglądać kogoś, kto jest w Stanach, no będzie tylko czasowa strefa zmieniona i rozmawiasz. Ale nie widzisz tej informacji lecącej, tak? Tu przelatuje miliardy różnych informacji, ale ich nie widać. Czy oznacza, że ich nie ma? Otóż są. No i teraz taki geniusz poszedł sobie w zaświaty, jak Steve Jobs czy wielu innych. No i co on tam robi? A o tym za chwilę. Proszę Państwa, niedługo będzie mój taki filmik kolejny, a może już jest, bo ja nie wiem, bo my tego nie synchronizujemy, tak więc nie wiem, kiedy poszedł ambasador. Filmik o EVP. O, tam są nagrane różne głosy z tamtej strony. Szanowni Państwo, tam jest też takie wołanie stacji Eden. Eden i Paweł Niezguła. Zaraz wytłumaczę, kto to jest i jak to się dzieje. Otóż Paweł Niezguła to jest taki operator stacji radiowej, która znajduje się w zaświatach w tak zwanym Edenie. To znaczy tak nazwali tą stację Eden, tak? No moja stacja jest transkomunikacyjna, Pomost, prawda? U niego jest nazwane Eden. I teraz tak, oni mają urządzenia tak samo i aparaturę, poprzez którą próbują przebić się do nas, do naszej aparatury. A więc mądre głowy typu Steve, tak, będzie Jobs, a może inni, prawda, konstruktorzy, a może Marconi. O, Marconi. Wiecie, co wymyślił Marconi? Nie wiecie? Nie, no wiecie. Radio.
Albo może jeszcze jeden geniusz. No było paru, tak? Ale wiecie, o kim myślę? No, pamiętacie, o telepatii mówiłem kiedyś. No to może telepatycznie. Ale bardzo dobrze. O, brawo, pani wie. No wiedziałem, że pani będzie wiedziała. Nie, nie, to nie o tego chodziło, geniusza. A jednak się pomyliła pani. Nikola Tesla. I wielu, wielu innych, którzy tam przeszli, dokonują i tam różnych ciekawych rzeczy. I tam robią różne, tam się dalej rozwijają. No ktoś by powiedział, a to tam nie ma lepszej techniki? Nie bądź pan taki dziki, tam nie ma lepszej techniki, jakby ktoś powiedział. Ta technika rozwija się tam z nami. I teraz właśnie tacy, którzy jak wymyślili radio, jak Marconi, czy no, dużo rzeczy, które wymyślił Tomasz mu było, a jak dalej? Brawo, Edison. Rozwijają się tam. I teraz ta stacja Eden, nadająca do mnie, dostosowuje się do moich częstotliwości. Czyli ja mam krótkie fale tam, ileś tam megaherców i oni się dostosowują, bo ja im mówię, ile jest megaherców. Mają też komputery różnego rodzaju, więc taki naukowiec, powiedzmy, czy taki geniusz jak Steve Jobs, albo jakiś taki, no mój syn zmarł, proszę pana, on był cudownym informatykiem. On robił takie różne rzeczy i tak dalej. I on się tam właśnie bierze i odnajduje. I on tam bierze i pracuje. Za chwilę powiem, co, jaka praca i będziemy się zbliżali do końca. My czasem tutaj nie możemy jakiejś układanki zrobić tak po prostu po ludzku. Kółko i krzyżyk. Znane od lat, kiedy się rysowało, nie w szkole, czasem jak żeśmy się tam gdzieś tego, to tam pani mówiła swoje, a myśmy tam próbowali, prawda, wygrać kółko i krzyżyk. Generalnie podobno ta gra jest nie do wygrania, czy nie do rozegrania. A pamiętacie taki film Gry wojenne? To w latach 80. on królował, kiedy młody chłopak już wtedy stał się takim, jak to się dzisiaj mówi, hakerem, tak? Który próbował wykraść najlepsze już nowe gry, które wchodziły w tamtym czasie na takie komputery, jakie wtedy były. I niechcący wdarł się do Pentagonu, do bardzo potężnej maszyny, która sterowała pociskami nuklearnymi. No i jak Państwo ten film znają, tam się rozegrały dramatyczne sceny. Chłopaka zamknięto, podejrzewano go o szpiegostwo. No na szczęście film kończy się też w sposób dramatyczny, ale powiedzmy kończy się w porządku. Proszę sobie ten film obejrzeć, bo to nawet ciekawie, fajnie zrobiony. I teraz tak, kiedy właśnie tam jest też pokazane, jak komputer z człowiekiem próbuje wygrać przez kółko i krzyżyk i w końcu komputer zawiesza się, tak? To znaczy palą mu się zwoje, bo okazuje się, że nie może wygrać ani człowiek, tak naprawdę, ani komputer. Więc ta sztuczna inteligencja też z nami nie wygra, ani być może nie wygramy z nią. Natomiast po tamtej stronie wszystko jest poukładane, wszystko jest jasne i tamte cyberzaświaty, tak? Tam są też ludzie bardzo mądrzy, którzy nad tym wszystkim tam pracują. Tam naprawdę jest to wszystko poukładane. I bardzo często przesyłają nam informacje, abyśmy mogli tutaj coś zrobić, polepszyć. Oczywiście tam działają w imię miłości, tak? Tam działają w imię potrzeby drugiej osoby, bo u nas wiadomo, cyberzaświaty, jakie mamy gry, jakie mamy różne dziwactwa, szaleństwa, po co to wszystko służy, prawda, żeby wojnę wywołać, żeby kogoś zabić, żeby wkraść się i tak może na konto wejść i tak... Nie, nie, tam to wszystko istnieje inaczej. Ale ludzie, którzy tu pracują właśnie w sposób taki rozwojowy, tu rozwijają nasz świat, przechodzą tam i dalej pracują w takich różnych dziedzinach rozwoju. Zastanawiałem się, czy stacja Eden istnieje. Może to wyobraźnia moja? I zaraz Wam na koniec to powiem, jak to jest. Jak to było na filmie pewnym? Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś i tak dalej, tak? Proszę Państwa, no właśnie, karuzela, albo karuzel, jak to kiedyś się mówiło. Wszystko, co jest tu, będzie za chwilę tam, a to, co jest tam, będzie tu. Tak jest w karuzeli. I tak jest we wszechświecie, i tak jest za światach, i tak jest tą cyberprzestrzenią. W jaki sposób potwierdziłem sobie, że nie zwariowałem? Znaczy, tego jeszcze nie potwierdziłem. Dobre, co? Ale w jaki sposób utwierdziłem się, że ta stacja, o widzicie Państwo, będę Wam uciekał,
ale może będę jak ten koń, co w kieracie pracuje i tak dalej. W jaki sposób potwierdziłem, że stacja istnieje? Otóż siedząc kiedyś i rozmyślając, jak tam jest do końca, jak zrobić lepsze to całe EVP, przyszła myśl. Jest stacja Eden, jest operator, Paweł Niezguła, spróbuj się z nami połączyć. Ulala! Ulala, to ja lepiej chyba już na tej karuzeli bym się tutaj, prawda, nie wiem, połączył z kimś tam, prawda, o Boże, prawda, niż na przykład, jak to, ale kto? I wtedy, proszę Państwa, okazało się, że włączamy EVP i wołamy Pawła Niezgułę. Zacząłem go wołać, nie przychodził, mówię, no właśnie, i to jest to, że... Nie, nie. Po krótkim czasie okazało się, tu stacja Eden, Paweł Niezguła. Odezwał się. Okazało się, że stacja ich istnieje. Stacja ich jest umiejscowiona w ośrodku, który prowadzi kto? Nasz patron. Mój patron, naszego stowarzyszenia patron. Ciekawe kto? Święty Jan Bosko. I tam jest taki ośrodek też dla dzieci, które stąd przechodzą, ale o tym kiedyś poopowiadam, o naszym patronie. No i oni prowadzą tą stację radiową i zacząłem z nimi regularnie nadawać. I są nagrywani, więc nie jest to wyobraźnia. Nie można też powiedzieć, że to audycja radiowa się wkleiła i tak dalej. W cyberprzestrzeni, w cyber właśnie zaświatach, oni pracują, działają, mają o cholera lepszą technikę od nas, o cholernie lepszą technikę od nas, ale to nie oznacza, że my im nie dorównujemy, oczywiście dorównujemy. Natomiast nauczmy się z nimi współpracować dla dobra naszego świata, a nie po to, żeby go zniszczyć, tak? Jak to na karuzeli życia pokręcisz się, ale jak to było? Byleś nie za wcześnie spadł, bo możesz za wcześnie spaść i skończy się. No cóż, dziękuję Państwu za ten taki krótki, ale jakże fajny odcinek, że Państwo z nami są. Dobijam się do tych 30 tam tysięcy, prawda, subskrybentów, aby nie jak na tej karuzeli góra, dół, tylko żeby razem prosto kroczyć i udostępniajmy, lajkujmy, bo jeżeli chcemy się spotkać, lubimy siebie i chcemy siebie posłuchać, to proszę od Was o paliwo. Wszystkiego dobrego, dziękuję.